prace w dalszym ciągu tutaj bardzo szybko posuwają się do przodu. Jesteśmy w tej chwili tutaj na obiekcie nowej komory osadu czynnego, drugiego ciągu, ponieważ pierwszy ciąg już funkcjonuje. W tej chwili jest wykańczany pierwszy ciąg technologiczny. Wszystkie praktycznie roboty kubaturowe są w tej chwili zakończone, pomimo tego, że pogoda już nam nie za bardzo sprzyja. Prace są kontynuowane i nie ma tutaj większych problemów z realizacją. Do czego będą służyć te elementy, przy których teraz tutaj jesteśmy? Te elementy to jest podstawowe miejsce oczyszczania ścieków, biologicznego oczyszczania ścieków. I w najbliższym czasie będą komory te uzbrajane, będą realizowane tutaj montaże mieszadeł, systemu napowietrzania. I prawdopodobnie na początku przyszłego roku będą trwały pierwsze prace rozruchowe tej komory. W tej chwili mamy uruchomione również dwa osadniki wtórne, które nam poprawiają nam jakość ścieku, który jest odprowadzany do odbiornika, jakim jest rzeka Odra. Bo oczyszczalnia cały czas pracuje, pomimo tego, że modernizacja jest, cały czas przyjmujemy ścieki. I ścieki bytowo-gospodarcze, i ścieki również opadowe z części miasta, gdzie jest kanalizacja ogólnospławna. Także my pracujemy cały czas pełną parą. Ta nowoczesność jest tu widoczna, bo to będzie pewnie coś, co będzie służyć przez lata, ale jeśli chodzi o sam na przykład system wspomagający, czy nie wiem, system informatyczny, który będzie wspomagał, pokazywał te dane, które będą wychodziły tutaj na oczyszczalni? Tak, oczywiście. Cała oczyszczalnia ścieków będzie uzbrojona tutaj w system pełnej kontroli przebiegających procesów na oczyszczalni. Wszystkie te informacje będą dostarczane do dyspozytorni naszej, do takiego centrum zarządzania całą oczyszczalnią ścieków. Po to tylko, żebyśmy po prostu mogli odprowadzić ściek oczyszczony do Odry, który jest zgodny z pozwoleniami wodnoprawnymi. To też pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa. Tam są takie systemy właśnie pokazujące elektronicznie te rzeczy, które się dzieją w danym momencie? Oczywiście. To pozwoli zachować większe bezpieczeństwo tutaj, ponieważ systemy nam pokazują te trendy, jakie są na oczyszczalni ścieków. Jeżeli się zaczynają jakieś awaryjne trendy, moi pracownicy mogą reagować na bieżąco, zawczasu, żeby uniknąć jakiejkolwiek awarii tutaj. Wszystkie urządzenia na oczyszczalni są tak czy inaczej zdublowane, ponieważ my nie powstrzymamy napływu ścieku na oczyszczalni i my musimy zawsze funkcjonować. Więc zawsze pracownicy mogą tutaj zareagować w sposób taki, że przełączą na inny ciąg technologiczny, większą ilość ścieku dadzą, dociążą inny ciąg, ale my funkcjonujemy zawsze.